Pancerny telefon jednego z mieszkańców Jastrzębia-Zdroju miał być narzędziem, przy użyciu którego przez przypadek dostał się do jednego z samochodów zaparkowanych przy ulicy Turystycznej. Mężczyzna został przyłapany na gorącym uczynku i jak się okazało, nie był to pierwszy jego konflikt z prawem. O szczegółach opowie sierżant sztabowy Magdalena Szust z jastrzębskiej policji. Zostaliśmy zaalarmowani przez mieszkańców jednego z bloku przy ulicy Turystycznej o hałasie dobiegającym z parkingów. Miało tam dojść do kradzieży z włamaniem do samochodu. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, w pobliżu tego miejsca zauważyli dwie osoby szarpiące się między sobą. Okazało się, że jednym z tych mężczyzn był właściciel Fiata, do którego włamała się osoba. Zatrzymany 26-latek miał przy sobie przedmioty pochodzące z tego samochodu. Jednak ostatecznie nie przyznał się do kradzieży, twierdząc, że podczas podrzucania telefonu komórkowego spadł on na szybę, wybił ją, a on chciał tylko wejść do środka, żeby go odzyskać. W przeszłości mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa, dlatego teraz jako recydywiście grozi mu kara nawet 15 lat więzienia.